kłamią, tak ludziom mydlą oczy, że po prostu... W jakim temacie kłamią? No w jakim, no jak to dobrze się ludziom żyje, ile to dają, ile to pomagają, a gdzie ta pomoc? Pani nie widzi tej pomocy. Chcecie powiedzieć, jak pani się żyje teraz zarządu, PiS-u? Kiepsko. Dlaczego? 13 emerytura, 14 przecież... A daj pan spokój, a co z tą składką zdrowotną? Przecież to jest i z innymi podatkami. Z jednej strony dają, a z drugiej dwa razy tyle zabierają. Czyli wolałaby pani, żeby nie zabierali, tak? A mnie oczywiście, to musieliby dawać. Oczywiście, że tak. Co najbardziej zdrożało? Jak pani sobie radzi? Pan, od gaz, rachunki? Jestem sama... Z emerytury. Z emerytury i to jeszcze kiepskiej. I także ciężko. No ciężko jest. Nie wiem. Za Tuska pani się lepiej żyło, za Platformy, rządów. Więcej pani kupiła za 100 zł na przykład? Oczywiście, że więcej. Więcej, no teraz to... Kłamią, tak ludziom mydlą oczy, że po prostu... W jakim temacie kłamią? No w jakim, no jak to dobrze się ludziom żyje, ile to dają, ile to pomagają. A gdzie ta pomoc? Pani nie widzi tej pomocy od PiS-u. Ja nie widzę tej pomocy, nie widzę, proszę pana, jakie leki drogie, bardzo... Miałby darmowe leki, gdzie są darmowe leki? No właśnie, no nie ma, no nie ma leków. Darmowe i nie ma. Zaraz do pana przyjdę, a Kaczyński jak sobie radzi? Emerytura już czy... Wie pan co, ten człowiek to powinien sobie iść i odpoczywać i ludziom po prostu... Niedługo wybory, kogo pani poleciła? Kogo bym poleciła? Nie, ja chcę, żeby ludzie sami zdecydowali, ale... 500 plus dla wszystkich. Nie. Dla bogatych 10 tysięcy zarabia. Na alkohol przeznaczają niektórzy. Że nie, oczywiście to jest niesprawiedliwe, to nie to, że... Komu dawać? Komu dawać? No, no ludziom, którzy sobie naprawdę nie radzą, ale... Samotna matka, chore dziecko ma jedna osoba. Oczywiście, no oczywiście, no oczywiście, że tak. No. Na przykład jak ktoś dwójka nie pracuje specjalnie, to 500 plus im nie dać, tak? Oczywiście, żebym nie dała. No jak można tak? A wszyscy biorą. Nie. Dzień dobry, jak pani sobie radzi z tą drożyzną? Czy wystarczy na wszystko? No teoretycznie tak, może być. No. Ale jest drożyzna, czy nie ma? No jest, oczywiście, że jest. Co najbardziej zdrożało? No podstawowe, głupie nawet chleb, no. Chleb ile kosztuje teraz? A ile kiedyś? W granicach 5-6 zł. No. A kiedy, na przykład, nie wiem, 5 lat temu ile kosztował? 2,50, no do 3 jakiś taki lepszy. 2-3 razy więcej teraz, tak? No teraz tak. Skąd niestety się wzięła ta inflacja? Przez kogo? Proszę? Skąd się wzięła ta drożyzna? Przez kogo? Czy rząd ma wpływ, czy... No, rząd to jest tego, no ale pieniążki odpływają gdzie indziej, nie będę już mówiła gdzie. Czy te trzynastki pomogły na przykład, 14 emerytury? Tak, ja jestem zadowolona. No. I te podwyżki marcowe, to bo miałam około 1400 zł, a teraz mam... Czy wolały pani całą emeryturę większą, co miesiąc? Tak jest. Wolały pani, tak? Tak. Czy za Platformy było lepiej, czy teraz? To pan nagrywa? Tak, do internetu. Nie, do internetu tylko. Aha. Czy za Platformy lepiej, czy za PiS-u? Kiedyś pani lepiej żyło? Nie, no w tej chwili to mi PiS pasuje, no. PiS pasuje, no. A żyć czy nie ma? Nie chcę, żyć się jakoś da. Jakoś się tam da. Jakoś się tam żyje. Ale oszczędza pani jakoś? Dziękuję. Oszczędza pani jakoś? A na co mi oszczędzać? No trzeba oszczędzić, żeby żyć na drugi miesiąc.